Chciałam zapytać pana o nazwisko. Jak większość Polaków pewnie kojarzy, że nazwisko Czartoryski to jest takie herbowe, szlacheckie, dostojne nazwisko. Czy pan się wywodzi z tej rodziny? Tak, bo jestem bardzo przyzwyczajony do tego pytania, bo to jest właściwie najczęstsze pytanie, kiedy ktokolwiek ze mną się spotyka, ale nie jest to istotną częścią w ogóle mojego życia i myślenia. Przede wszystkim uważam, że jestem Polakiem, który dla Polski powinien zrobić jak najwięcej, a to, że się tak akurat nazywam, to ani nie jest moja zasługa, ani nie jest moja wina, także to nie uważam, żeby to było specjalnie ważne i w ogóle się tym nie przejmuję i nie kieruję się w życiu tym, jak się akurat nazywam. Tak. Ale zawsze najczęstsze pytanie, czy to z tych tak. jest. No więc to jest, to spotyka również moich braci i wiem, że jeden z moich braci odpowiada wtedy, że z tych to jest bardzo dobre piwo. Mimo wszystko jeszcze spróbuję trochę pogrzebać w historii pana rodziny, rodu. Startuje pan do Sejmu, więc jest to postawa obywatelska, patriotyczna. Czy to ma jakieś korzenie jednak w pana przeszłości, w rodzinie, w postawach rodzinnych? No pewno tak, bo rzeczywiście od wielu pokoleń najważniejszą rzeczą dla mojej rodziny to była służba polskiej sprawie. No tak już od, można powiedzieć od stuleci. Zachowując cały dystans i poczucie humoru, jeżeli chodzi o nazwisko i jakieś inne sprawy związane z herbami i tak dalej, ale jednak rzeczywista działalność na rzecz sprawy polskiej, jak to się zawsze mówiło. No po prostu to 200 lat właściwie to jest staranie o to, żeby Polska była na mapie, żeby Polacy nie byli źle traktowani przez swoich geograficznych sąsiadów, żeby Polacy czuli się u siebie w domu, w swoim kraju. Także wydaje mi się, że to jest jakaś prosta kontynuacja i być może to wynika z atmosfery w domu, od dziecka, że właściwie w hierarchii wartości służba ojczyźnie była zawsze najważniejszą rzeczą, najbardziej chwalebną. Tak. Jakby jest. Sięgnąć jeszcze mimo wszystko w te pana jeszcze korzenie raz do historii, tak. rodzinne. Teraz Dobrze. Zapytam może jakąś ciekawostkę, o jakąś postać, która była dla pana znacząca, może z jakichś opowieści rodzinnych. To tak, rzeczywiście. No opowieści może być dużo i nieraz niech bardzo zabawne. No, trzeba przyznać, że po II wojnie światowej, kiedy rodzice znaleźli się na ziemiach odzyskanych, ale to z bardzo prostej przyczyny, że po prostu nie wolno im było mieszkać w miejscu, gdzie mieszkali przed wojną, więc ponieważ mieszkali niedaleko Rawicza, to okazało się, że jadąc na ziemie odzyskane z Rawicza, pierwsza miejscowość, która bardzo się podobała mojemu ojcu, to były Oborniki Śląskie i od 1947 roku osiedliła się rodzina w Obornikach Śląskich. No i właściwie mieliśmy bardzo sympatycznych sąsiadów, właściwie cała społeczność Obornik Śląskich. To była już zaraz po wojnie, to była, można powiedzieć, jedna wielka rodzina. No teraz to jest. A przyjechaliście trochę skąd jako rodzina? Całą wojnę rodzina tułała się po Polsce, bo w 1939 roku po ostrzeżeniu ze strony Niemca, który bardzo pożałował ostrzeżeniu, że ojciec jest zagrożony wykonaniem wyroku śmierci, bo właściwie tam wówczas i z rodziny, i w Wielkopolsce, w każdym miasteczku były rozstrzeliwania ludzi, którzy byli szanowani w społeczeństwie, czyli no, którzy mieli jakiś wpływ w społeczeństwie. To była polityka prowadzona w sposób rozmyślny, dlatego że uważano, że jeżeli się wyeliminuje ze społeczeństwa ludzi, którzy mogliby jakiś wpływ, czy mogliby w ludziach budować chęć oporu wobec okupanta, to po prostu ich zaprowadzano na rynek i rozstrzeliwano bez sądu, bez żadnych przygotowań.
Więc mój ojciec został przez Niemca właśnie ostrzeżony i ewakuował się z rodziną do Generalnej Guberni, jak to się później nazywało, czyli do Polski, i właściwie mieszkali rodzice w różnych miejscach w czasie wojny, bo nie mieli swojego konta, że tak powiem. Ale w związku z tym... Ale rodzina z Wielkopolski się wywodziła. Rodzina, tak, rodzina ojca z Wielkopolski, rodzina mamy z Lubelszczyzny. No i po wojnie często przyjeżdżali do rodziców ludzie, którzy pracowali u nich przed wojną, żeby pomóc, no bo po prostu, żeby, no nie było to, nie były to, że tak, czasy pełnej obfitości, można powiedzieć. Tak. I też zabierali nas do siebie na wakacje i były takie sytuacje, że ponieważ to było nazwisko wówczas kłopotliwe, więc jadąc na wakacje do naszych przyjaciół, używaliśmy nazwisk zastępczych, tak zwanych ksywek, można powiedzieć. Mój brat miał ksywkę Kapusta, ja miałem ksywkę Kwiatkowski. I to już było tak, że... Aha, i była taka zabawna sytuacja. Czyli nawet bo, braćmi nie byliście. No nie, bo myśmy byli zabierani do różnych miejsc, także nie było to, powiedzmy, wówczas tego konfrontacji nie było możliwe, ale brat właśnie mój kiedyś, będąc u przyjaciół, u Gajowego, u którego spędzał wakacje, przyjechali ludzie kupić drzewo. Jeden z tych rolników, którzy przyjechali, pytał jego, bo prawdopodobnie, ponieważ to było miejsce, gdzie rodzina mieszkała z powrotem, więc może jakieś podobieństwo rodzinne, i zapytał go, czy jak ty się nazywasz? No więc brat odpowiedział tak, zgodnie z instrukcją, Kapusta. No a ten rolnik był bystry i mówi, a jak się twój tatuś nazywa? No Czartoryski. Także było wiele takich sytuacji zabawnych, tak jest. Panie Tytusie, a czy pan, czy państwa, pana rodzeństwo w tych latach właśnie powojennych, tych trudnych, odczuwaliście w jakiś sposób, że to nazwisko, no powiedzmy, jest niewygodne? Tak osobiście. No, było często niewygodne, bo rzeczywiście byli też ludzie, którzy czuli potrzebę zademonstrowania, że są bardzo związani z nowym systemem, w związku z tym chcieli pokazać, że mają niechętny stosunek do tego, co symbolizowało Polskę przedwojenną. No i zdarzały się takie sytuacje uciążliwe, ale to wszystko można było znieść. Zresztą to była oczywista sytuacja, że Polska jest w stanie przejściowym i w związku z tym są pewne trudności, no więc te trudności trzeba znosić. Tak. Ale no, było też tak, że na przykład ktoś, co oficjalnie ze względu na zajmowane stanowisko pokazywał wrogość i niechęć, to prywatnie po południu okazywał życzliwość i nawet starał się pomagać, jeżeli jakieś sprawy były, powiedzmy, do rozwiązania. Ale uważam, że to była taka oficjalna może polityka, ale jeżeli chodzi o społeczeństwo ludzi, to było masę przejawów sympatii. Zresztą normalne życie sąsiedzkie, mimo że już nie mieszkamy w Obornikach, to traktujemy właściwie wiele rodzin w Obornikach tak prawie jak rodziny, bo razem żeśmy wiele lat mieszkali. No, były takie na przykład sytuacje, jak w wojsku byłem w latach 60., to na przykład dowódca tego plutonu, w którym służyłem, jak przygotowywał nas do defilady w czasie, w dniu przysięgi, no to na przykład zdecydował, że Czartoryski nie powinien iść w pierwszym szeregu, przesunął mnie do szeregu trzeciego, co trochę zakłócało, że tak powiem, konfigurację, bo w trzecim szeregu znalazł się facet, który był mniej więcej wzrostu z pierwszego szeregu, ale to nie było jakieś takie istotne sprawy. No tak byli. No i tacy ludzie, ale rzeczywiście tak było, że oni oficjalnie demonstrowali na zewnątrz, powiedzmy, z taką prawidłową postawę ustrojową, natomiast prywatnie byli bardzo życzliwi i pomocni nieraz. Tak. Także, no takie były czasy, rzeczywiście to były czasy te
terroru, prześladowań i zupełnie pełnej nieprzewidywalności. Także nie można się dziwić, że ludzie no, często nie wiedzieli, jak się zachowywać, ale na ogół to byli ludzie dobrzy, nie było tam, powiedzmy, specjalnych jakichś wypadków niechęci. Raz to było chyba tak, że jakiś miejsce w latach 40. może jeszcze, to był w pobliżu mieszkał funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. I on właśnie okazywał taką wrogość, ale to nie wynikało chyba z jego może przekonań, co bardziej z tego, że on czasem bił żonę i ona uciekała do nas.